Dokładnie w tym miejscu właśnie powstaje nowa winda do stacji metra Pole Mokotowskie. I takich wind będzie więcej, bo dokładnie 3 nowe powstają, a 4 może jeszcze powstanie. O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, Czesi, Tomasz Znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra. Lecimy teraz nad Aleją Niepodległości, następnie mamy nowy przejazd rowerowy, który jakiś czas temu powstał w tym miejscu na skrzyżowaniu, a kolejno jest tutaj stacja metra Pole Mokotowskie. To właśnie ta stacja metra ma teraz aktualnie dobudowane nowe windy. Nowe windy są sukcesywnie dobudowane do pierwszego odcinka pierwszej linii metra. Pierwszy odcinek powstał bezpośrednio do Politechniki i te wszystkie stacje mają tylko i wyłącznie windy po południowej stronie, czyli po południowej głowicy stacji. To tak samo znajduje się w tym miejscu. Możecie to zobaczyć na stacji metra Pole Mokotowskie, czy na stacji Politechnika i na wszystkich tych stacjach. Windy są tylko i wyłącznie na wyjścia od strony południowej. Natomiast to się zmienia, bo ZTM warszawski ogłosił jakiś czas temu przetarg. Została podpisana umowa, dokładnie 12 października. I teraz taka winda, a właściwie takie 3 nowe windy na Polu Mokotowskim powstają, bo dokładnie w tym miejscu możemy zobaczyć właśnie ten plac budowy. Tu powstaje winda od strony zachodniej, z tej strony będzie można wejść bezpośrednio od ulicy Bruna. W tym miejscu, jak widzicie, dojścia cały czas na stacji metra są. Ogólnie cała budowa jest tak realizowana, aby nie było dużych utrudnień dla pasażerów i pieszych wchodzących na stację metra, czy po prostu korzystających z przejścia podziemnego na przystanki tramwajowe. Tutaj aktualnie utrudnień większych nie mamy, chociaż pewnie jeszcze jakieś będą większe, ale nie będą ograniczać dojścia w tym miejscu. Natomiast widzimy doskonale, że nie są ani zwężone przejścia na dole, ani schody, tylko i wyłącznie powstaje właśnie nowy budynek windy w tym miejscu. Cała sieć została przełożona, chodniki tymczasowe zostały wybudowane. Zaplecze budowy tutaj się znajduje. Jak widzimy, tutaj już jest szyb windowy zamontowany mniej więcej, jeśli chodzi o całą konstrukcję, i na dole on też się mniej więcej znajduje. To oczywiście w ten sposób powstaje po jednej stronie. W tym miejscu w przyszłości może powstanie winda na przystanek tramwajowy, natomiast o niej powiem trochę później, bo teraz zerknijmy na kolejną windę od strony wschodniej stacji. W tym miejscu nie ma szybu jeszcze windowego, ale już faktycznie trwają prace przy wykopie. Możemy zobaczyć tak zwaną dziurę w ziemi, że to powiem, czyli szyb windowy, który się znajduje już tam na dole, trwają prace. Tutaj te prace są trochę później zrobione, bo później się też zaczęły większe wygrodzenia na poziomie minus 1 w hali odpraw. Także tak to wygląda z tej perspektywy i z tej strony, jak widzicie, trochę się tutaj tego dzieje, ale oczywiście nie tylko i wyłącznie dwie windy na powierzchni powstają. Jest również jeszcze właśnie trzecia winda, która powstaje na perony. I to jest pierwsza winda, która powstaje zupełnie nowa na pierwszej linii metra na peron. Musiała być zrealizowana w specjalny sposób, bo zbytnio tam miejsca na nią nie ma, więc będzie dobudowany nowy pomost i nowa antresola. To jest oczywiście w tytule tego filmu. No, ale najpierw zanim do tego dojdziemy, to sobie zobaczmy, jak to wygląda na poziomie minus 1. Najpierw od strony ulicy Bruna, czyli od strony zachodniej, którą przed chwilą widzieliśmy, mamy plac budowy, mały. Jak widzicie, dużo nie widać właśnie od tej strony. Następnie w tym miejscu mniej więcej powstanie w przyszłości winda na przystanek tramwajowy, jeżeli w ogóle powstanie. Dalej jest oczywiście wejście na stację metra, dużo bramek. No i kolejno mamy od tej strony kolejne wygrodzenie. W tym miejscu całkowicie to uniemożliwia przejście na wygląd, tylko trzeba przejść slalomem. Natomiast tutaj doskonale widzimy, że prace trwają. Jest duży element tutaj całkowicie wycięty. Nie ma tam całkowicie dojścia, ani nie można zobaczyć, co się dzieje oczywiście w środku. No to oznacza, że po prostu tutaj prace budowlane w tym momencie trwają. Co ważne, ciągi dla osób niewidomych zostały utrzymane mimo wszystko, pomijając to, że w ten sposób tutaj jest na środku wygrodzone. To jest oczywiście na duży plus, że wszystko cały czas się utrzymuje i da się wszędzie dojść i wszystkie osoby są dobrze poinformowane. Następnie wchodzimy już na samą stację metra, na strefę biletową, za chwilę wejdziemy. I możecie zobaczyć tutaj już, jakie są wygrodzenia i na wprost nas nie widzimy stacji, ledwo co widzimy pociąg, a jest plac budowy. To jest właśnie nowa antresola, która w tym miejscu powstaje, ponieważ nie było tutaj miejsca na windy. Windy zazwyczaj na pierwszej linii metra, na tym pierwszym odcinku,
Znajdują się w części technicznej przed bramkami, znajduje się winda, zjeżdża się na dół i później na dole się chodzi takimi prawie częściami technicznymi. Tutaj te części techniczne trzeba było całkowicie usunąć właśnie po lewej stronie, które teraz widzimy, i następnie w tym miejscu musi powstać całkowicie nowa antresola, nowy taki balkonik, z którego będzie pomost bezpośrednio do windy. Ta cała część będzie oczywiście wybetonowana, nie dotyczy się całkowicie konstrukcji od góry, jak widzicie, wszystko jest tylko wyłącznie zabezpieczone, żeby tego nie dotykać, natomiast prace nie będą w żaden sposób naruszać konstrukcji stacji, tylko i wyłącznie sama konstrukcja windy na peronie będzie mieć fundamenty w podperoniu, także w ten sposób to będzie wyglądać. Natomiast same pomosty będą się utrzymywać albo na konstrukcji windy, albo pomiędzy jedną a drugą częścią tutaj technicznej. Tutaj się znajduje właśnie po jednej i po drugiej stronie schodów, na których aktualnie się znajduje i właśnie wam to pokazuję i nagrywam. Tu widzimy dokładnie już całe zbrojenie tej części, która będzie wybetonowana, a nowej antresoli. I teraz zobaczymy, jak to wygląda od drugiej strony, czyli oczywiście jak to wygląda od strony peronu. Perony oczywiście są całkowicie nienaruszone, całkowicie można cały czas wszędzie się dostać, natomiast same malowanie stacji jest wstrzymane, w sensie widać dokładnie, że się zatrzymało przed tą częścią, gdzie jest aktualnie budowa, no bo wiadomo, nie ma co malować, jak tam teraz jakieś będą prace budowane, no bo i tak wszystko będzie ubrudzone, więc teraz to się w tym miejscu nie dzieje. Przy okazji, jakbyście byli ciekawi, na stacji Metropole Mokotowskie są już nowe działające reklamy, jak widzicie, bardzo pokaźne nośniki, świecące się, i za chwilę też wam pokażę, jak się wyłączają przed pociągiem, więc nie oślepiają praktycznie maszynisty w tym miejscu. No i jak widzimy, tutaj zmalowanie się kończy mniej więcej w tym miejscu, gdzie się zaczyna budowa samego tego pudła, czyli samej windy. Oświetlenie też zostało, jak widzicie, w dosyć ciekawy sposób zostawione ze starego tutaj przejścia. Zresztą oświetlenie będzie mniej więcej tak samo wyglądać. Z antresoli też dużo nie będzie widać, jeżeli chodzi o samą stację, bo te lampy właśnie są tutaj podwieszane od sufitu, więc przez te lampy trzeba będzie patrzeć. Natomiast będzie na pewno to ciekawy nowy punkt widokowy na samą stację metra. Będzie można zobaczyć trochę z innej perspektywy pociągi wjeżdżające na stację metra Pole Mokotowskie. Jak widzicie, właśnie wyłączyły się wyświetlacze, znaczy nie wyświetlacze, tylko podświetlanie tych backlightów, no i wjeżdża pociąg. Jak widzimy, Inspiro się tutaj rozciąga, następnie zabiera pasażerów i później, jak wyjeżdża, chwilę później też oczywiście się włącza całe oświetlenie ponownie tych reklam. No, jak widzicie, pociągu nie ma, jeszcze się nie zapaliły, ale za chwilę, na ten moment, o, proszę bardzo, zapaliły się i już świecą po jednej, po drugiej stronie stacji. Oczywiście niezależnie się te podświetlenie wyłącza w zależności od kierunku pociągu, tak żeby nie oślepiać odpowiedniego maszynisty wjeżdżającego na stację. No i w ten sposób powstaje właśnie tutaj ta nowa antresola. Nie będę ukrywać, że jestem ciekawy. Tutaj po lewej stronie będzie się tutaj dochodzić, właśnie tego to jest wszystko pozamykane. Tam część pomieszczeń technicznych musiała całkowicie zostać przeniesiona, zmniejszona i wyburzona, przez to, że w tym miejscu będzie teraz dojście do windy, więc tam trochę się zmieni, trochę będzie w teorii więcej przestrzeni pasażerskiej, natomiast z tego co wiem, bramki pozostaną tam, gdzie są. Natomiast dojście do windy, dojście do przystanków tramwajowych wygląda tak, jak teraz widzicie. Trzeba najpierw dostać się do tego przejścia dla pieszych, które widzieliśmy w tym miejscu, a następnie tym nowym chodnikiem, który tutaj powstał po prawej stronie, dostać się do przystanków tramwajowych. Planowana jest oczywiście winda, żeby powstała bezpośrednio na przystanki tramwajowe od tej strony, natomiast to nie jest łatwe, ponieważ aktualnie jest to w ramach opcji tej inwestycji, która jest realizowana. Nie wiem, do kiedy ZTM miał, czy ma cały czas na wykorzystanie opcji. Opcja zapewne mogła, dzięki opcji ZTM by dostał, zostałaby wybudowana jeszcze jedna winda, właśnie czwarta, na przystanki tramwajowe, ale ostatnio się nic o niej nie mówi, więc najprawdopodobniej już to z tej opcji nie można skorzystać. A szkoda, bo ta winda by się przydała, też przez tą windę właśnie, przez te cztery windy, bo najpierw miało być od razu budowane cztery windy, ale niestety było zbyt do tego i przetargi się nie udawały, natomiast ostatecznie udało się w ogóle te trzy windy już rozpocząć z budową, więc chociaż dobrze, że tyle, ale na przystanki tramwajowe cały czas nie ma sensownego i szybkiego dojścia windą, co jest na duży minus, bo te przystanki są prawie całkowicie dostępne tylko i wyłącznie z poziomu przejścia podziemnego. Jak widzimy, z każdej strony na te przystanki jest wejście z przejścia podziemnego zwykłymi schodami. Oczywiście schodów tramwajowych tutaj nie ma i na przystanki tramwajowe,
a jedyne dojście dla osób niepełnosprawnych to jest właśnie tym chodnikiem od tego skrzyżowania od strony północnej. To jest dosyć długa droga, no ale zawsze to oczywiście lepsze rozwiązanie niż brak jakiegokolwiek. Także jak widzicie, tutaj faktycznie prace trwają przy budowie tych nowych wind. Dajcie znać mi w komentarzach, co sądzicie o takich dobudowach na stacjach metra. Czy jest to według was w ogóle potrzebne, czy powinny powstawać nowe windy? Tylko powiem, że takie windy już powstają na różnych stacjach metra. To jest oczywiście kolejna. Wcześniej już powstały dwie windy na stacji metra Imielin, na Stokłosach dwie windy, na Ursynowie dwie windy, na Tacławickiej jedna winda i na Służew też powstała już jedna winda, więc sporadycznie, ale ZTM dobudowuje te windy na poszczególnych stacjach metra i według mnie to jest dobre podejście, bo w ten sposób wszystkie stacje metra, pierwsze linii metra są coraz to bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych i dla innych osób, które potrzebują skorzystać z tego typu podnośników, tak samo jak na drugiej linii metra, gdzie każda stacja metra ma co najmniej dwie windy z poziomu peronu, więc to jest oczywiście na duży plus. Tymczasem, jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tymczasem pojawię się tutaj ponownie przy budowie tych wind. Tak jak powiedziałem, budowa będzie... nie powiedziałem, to teraz mówię. Budowa trwa rok, zaczęła się 12 października zeszłego roku i zakończy się 12 października 2023, czyli w tym roku jeszcze te windy będą już funkcjonalne. Pytanie tylko i wyłącznie, jak długo będą działać bez awarii. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!